To jest taki moment, siostry i bracia, kiedy słuchając tego, ja żałuję, że my znamy Biblię bardzo dobrze. Zapytacie, ale jak to? Ksiądz żałuje, że my znamy Biblię? Ja mam ból, że my znamy zbyt dobrze Biblię. Bo może być ból, kiedy my nie znamy Biblii, ale może być też ból, kiedy my znamy Biblię zbyt dobrze. Co chcę wam powiedzieć? Bo przychodzi taki moment, kiedy my czytamy to słowo na liturgii Kościoła i myślimy sobie, a to ja już wiem, bo to słyszałem już kilka razy, już wiem, o co chodzi. I myślę sobie o tym, co zrobię za chwilę na obiad, co postawię na stole, jak nakryję stół, kto do mnie przyjdzie dzisiaj, kto mnie odwiedzi, bo przecież to słowo już znam. Przyjdę do was w nocy, o północy, a wy mi powiecie, a Ewangelia Mateusza dzisiaj, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Bo znamy to słowo na pamięć. Mam gdzieś w sercu to przekonanie, że to słowo jest akurat jakoś jedno z najbardziej chyba cytowanych z Biblii. I znamy chyba wszyscy. Wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Co to znaczy? Bo jest pewne ryzyko, nie? Że my otwierając tą Biblię nie będziemy chcieli spotkać Pana, ale spotkamy się z naszymi schematami, przyzwyczajeniami. Najgorsze, co może być, wiecie co, to jest to, żeby spotkać się ze Słowem oswojonym. Słowo oswojone to jest pewne niebezpieczeństwo, bo liturgia jest zawsze Słowem żywym. Słowo oswojone staje się Słowem martwym, bo ty wiesz, co jest napisane. A nie idzie o to, żeby wiedzieć, co jest napisane, ale idzie o to, żeby wiedzieć, co Pan dzisiaj chce ci powiedzieć. A jest różnica. A ja ci mówię, że jest różnica. Więc jeśli mogę was pokornie prosić, kochani, to na początku, zanim sięgniemy do tego słowa, wyrzućcie z serca wasze myślenie. To myślenie, że ja to słowo już znam, ja to słowo już wiem, bo nie wiem, czy wiecie, co znaczy być światłem świata, co znaczy być solą ziemi. Bo wielu z nas, jestem o tym święcie przekonany, myśli sobie tak, o czym tu mówić? To znaczy, że ja wychodząc z tego kościoła mam być solą dla tej ziemi, mam nadać smak i mam być światłem świata. To ja pójdę i będę się starał, by tak było. I dołożę wszelkich starań, by było jak najlepiej. Ale wracasz do domu i okazuje się, że twoje światło jest przytłumione. Że twoje deklaracje, wcześniej tak piękne, okazują się ledwo dogasającą świecą, którą trzeba by podtrzymać, że gdzieś stracił, że twoje życie straciło smak, to ja przepraszam, jak masz oświecać drogę innym? Jak masz pokazać smak życia innym? Rozumiesz? Dlaczego to jest tak ważne, bracia i siostry? Pierwsze pytanie, na które chcę zwrócić uwagę, i to, co przykuło moją uwagę, to jest to, do kogo Pan Jezus mówi te słowa. Wy jesteście solą ziemi i światłem świata. I macie tak świecić, macie dawać tak światło, żeby ludzie, którzy będą na was patrzeć, żeby chwalili Ojca, który jest w niebie. Do kogo Pan Jezus mówi te słowa? Do apostołów. Do apostołów. No to chwileczkę, chyba jakieś żarty Pan Jezus mówi. Nie wiem, czyście zwrócili uwagę, ale Pan Jezus nie powiedział, bądźcie światłem świata. Zróbcie coś, żebyście byli światłem świata. Nie powiedział, będziecie światłem świata, ale jest napisane, wy jesteście światłem świata. No to chyba jakaś kpina. No to troszkę to słowo mnie szokuje, bo to by znaczyło, że chyba Pan Jezus nie znał apostołów, do których kierował te słowa, bo jakie światło oni dali. Bo my znamy historię 12 i wiemy, że wśród nich był taki, który się wyparł 3 razy. Był taki, który za 30 srebrników sprzedał Jezusa. I było jeszcze kilku takich, którzy w ostatniej godzinie Jego męki spod krzyża uciekli. Czyli bagatela 11, bo został jeden.
został Jan. To oni są światłem świata. Ja przepraszam, to ja nie chcę takiego światła, które wyznaczy mi taki kierunek. Rozumiesz? Jest pewne pytanie, w jakim kontekście Pan Jezus to mówi. Jest niesamowicie ważne to zobaczyć. Pan Jezus mówi, właśnie wy jesteście światłem świata. Pójdźmy dalej, bo to słowo nie dotyka tylko apostołów, ale jest słowem o nas. Czy wiesz, że jesteś światłem świata? Czy wiesz, że masz moc i siłę nadać smak tej ziemi? Ja dzisiaj mam te słowa usłyszeć także osobiście, że ja jako ksiądz Łukasz mam być światłem świata. I boję się mówić do tego mikrofonu, bo tam na końcu spowiada ksiądz Henry. I boję się, że on usłyszy, bo mieszka ze mną i za chwilę może przyjść i powiedzieć, a jaką ty jesteś światłością, jak ty jesteś ciemność skończona. Co, nie spowiadasz się? Spowiadam się co tydzień. Jakim ja jestem dla was światłem? Co znaczy być światłem świata i solą ziemi, bracia i siostry? Ktoś z was by powiedział mi, ojcze, to ja patrząc na drugiego człowieka, znaczy, że ten człowiek ma mi wskazać światło na tyle, że ja mam chwalić ojca, który jest w niebie, to wystarczy, że popatrzę na moją teściową. Być światłem świata, co to znaczy? Otóż, bracia i siostry, Pan Jezus nam dzisiaj pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że On od nas tego nie wymaga, że On nas widzi światłem świata. On nie mówi, zrób coś, żebyś świecił, żebyś oświetlał drogę innym, bo to jest niemożliwe. I są tacy chrześcijanie, którzy próbują, biedni chrześcijanie, którzy próbują siłą własnych mięśni. To są wszystkie te perfekcjonizmy. Ja coś zrobię, ja potrafię siłą własnych mięśni, ja się nawrócę, jeśli jeszcze troszkę popracuję. Rozumiesz, jak patrzysz na takiego człowieka, który pokazuje wiarę, która jest jakimś zmaganiem tylko, jest jakimś uciemiężeniem, utrapieniem, to jest światło, które daje ci nadzieję. To jest światło, które mówi, idź w kierunku Pana Boga, czy cię odpycha od Pana Boga. Dlaczego Pan Jezus powiedział do tych 12 ludzi słabych, ludzi poranionych, ludzi z konkretną historią życia, że są światłem świata? Bo Bóg ich tak widzi. Bo Bóg ich tak widzi. Bo tak widzi ich serce Ojca. Wy jesteście światłem świata. Kiedy my stajemy się, bracia i siostry, światłem świata i solą ziemi? Nie wtedy, kiedy siłą własnych mięśni próbujemy się ulepszać, kiedy próbujemy brać sprawy w swoje ręce i naprawiać losy tego świata, ale wtedy, kiedy zobaczywszy swoją słabość i kruchość, jak Piotr, potrafimy zapłakać, kiedy potrafimy podejść do Ojca i kiedy pozwalamy na to, żeby nas przytulił. My stajemy się prawdziwym światłem wtedy, bracia i siostry, kiedy pozwalamy objąć się światłu. To jest niezwykle poruszające, bo kiedy widzimy człowieka biednego, człowieka poranionego, człowieka, który może popełnił w swoim życiu wielu grzechów, jak wraca do Ojca i kiedy widzimy, jak Ojciec go przyjmuje, jak Ojciec się niesamowicie cieszy i jak pod wpływem tej miłości zmienia się jego życie, to daje siłę do tego, żeby pójść w tym kierunku. Rozumiesz? Jest różnica. Bo nie można dawać światła siłą własnych mięśni, bo nikt z nas tego światła w sobie nie ma. Nie można dawać smaku życia, nie mając w sobie tego życia, chyba że się je otrzyma. Chyba że się je otrzyma.
To jest niezwykle piękne słowo, bracia i siostry, bo ono nam pokazuje, co jest w naszej wierze najważniejsze. Dzisiaj przychodzi Pan Jezus i mówi do apostołów, syneczkowie. Przychodzi do nas i mówi, kochany synku, kochana córeczko, bo ja chcę dzisiaj Twoją miłość słabą. Ja chcę dzisiaj Twoje oczy, może które są poranione. Ja chcę dzisiaj Twoje ręce, które są niezdolne do czynienia dobra, żeby ludzie widząc Ciebie, Twoją słabość, Twoją niedoskonałość, Twoją grzeszność, zobaczyli Ojca, który mieszka w niebie i Go chwalili, kiedy zobaczą. Kiedy Bóg okaże w tym wszystkim Tobie miłosierdzie. Kiedy Bóg okaże się jako miłość miłosierna. Pomyślcie teraz, przecież Pan Jezus mógł i może w jednym momencie przyjść i objawić się nam na oczach całego świata w takim świetle, jakiego słońce nawet nie widziało. I zmusić nas do tego, byśmy oddali Mu chwałę. Ale Bóg tego nie chce. Bóg chce, by był rozpoznawalny przez miłość. Przez miłość. Bo kiedy widzisz miłość miłosierną, która wypełnia się na słabym, grzesznym człowieku, to jest twarz Boga. To jest objawienie się Boga. Więc Pan Jezus dzisiaj przychodząc, mówiąc te słowa, mówi, kochane dziecko, ja potrzebuję dzisiaj Twoich oczu. Ja potrzebuję Twoich dłoni. Ja potrzebuję Twojego poranionego serca. Po to, by pokazać światu oblicze Ojca. Rozumiesz, jak wielka jest pokora Boga. Ten, który nie potrzebuje niczego, który mógłby się objawić na tysiące rozmaitych sposobów, pokazuje, jesteś mi niezbędny. Ty, który jesteś poraniony, ostatni, słaby do tego, żeby zbawić świat, żeby objawić twarz Ojca, żeby pokazać na Ojca w taki sposób, żeby ci, którzy będą na Ciebie patrzyli, wielbili Ojca, który jest w niebie. Żeby wielbili Ojca, który jest w niebie, ale to nie bierze się z powietrza. To się bierze z konkretnej relacji. To się nie bierze z naszego zmagania się z samym, ale bierze się z otwartego serca, które z nadzieją podchodzi do Ojca. Naprawdę nieważne, gdzie dzisiaj jesteś. Ważne, że tu jesteś i że On jest. I że dzisiaj otwierasz swoje serce na Jego działanie, bo to jest moment, w którym Bóg przemienia losy tego świata. W którym Bóg nadaje smak temu światu. Bo Wy jesteście solą ziemi. Bo Wy jesteście solą świata. Bo Wy jesteście światłem tego świata. Musimy w to uwierzyć. Ale nie sami z siebie. Ale stajemy się światłem wtedy, kiedy pozwalamy się światu objąć. Kiedy zwyczajnie pozwalamy się Mu przytulić. Z tym słowem chcę Was zostawić, bo ono jest przepiękne. Byście wyrzucili to myślenie dzisiaj, że ja muszę stać się siłą własnych mięśni. Że ja muszę świecić jak żarówka, bo nie będziesz świecić. Ale Bóg, który okaże Ci miłosierdzie, w Tobie będzie świecił. I wszędzie tam, gdzie się pojawisz, będziesz rozsiewać światło i zapach Boga. Jeśli pozwolisz, aby dotknął Cię Bóg w Twojej biedzie. Jeśli pozwolisz, aby Bóg uklęknął przed Tobą dzisiaj i aby wykorzystał wszystko to, co najchętniej byś odrzucił, do tego, żeby objawić światu swoje oblicze. I niech to słowo w Was się spełni. Ja Wam życzę odwagi, byście nigdy się nie zrazili, byście nigdy nie ulegli pokusie myślenia, że jest za późno. Bo Bóg jest zawsze wiosną. Bóg zawsze przychodzi w porę. Teraz jest ta pora, w której Pan Bóg przychodzi z tym konkretnym słowem. Tak niech świeci Wasze światło, aby ci, którzy będą się na Was przyglądać, widzieli Ojca, który jest w niebie i wielbili Go z mocą. Ta moc nie będzie szła od nas, nie. Ta moc będzie płynęła tylko i wyłącznie z doświadczenia Boga, który w nas zamieszka, jeśli Mu na to pozwolisz.